Siema, siema. Ostatnio Maciek pokazał, jak wyciągać klawisze w MacBooku z 2018 roku. Ja mam teraz 2020 era z M1. I tutaj klawisze troszeczkę inaczej się wyciąga. Tu jest już ten mechanizm scyzorykowy. I tak, tu mamy klawisz już zdemontowany. To są dwa górne klipsy. One się nasuwają tutaj. Czyli nasuwane są z góry. A tu mamy dwa miejsca, tutaj i tutaj, gdzie się klawisz wklikuje. Czyli montujemy taki klawisz w tą stronę, wsuwając i potem wklikując go. Żeby ten klawisz zdemontować, musimy zacząć od dołu, czyli wchodzimy sobie, musimy oprzeć się tutaj o tą dolną, o tą zewnętrzną łopatkę i go podważyć. I tak to wygląda. Tutaj wchodzimy. Wchodzimy sobie głębiej. Wsuwamy go. Jak już się zaprzemy, to go odchylamy i słyszymy kliknięcie. Z drugiej strony identycznie. Odchylamy sobie z drugiej strony. Tutaj. Wkładając oczywiście spudżera z drugiej. I odchylamy. Wtedy nam się te dwa dolne klipsiki wypinają. I wystarczy go zsunąć w dół. Po zsunięciu w dół normalnie go sobie ściągamy i czyścimy. Ok, z shiftem jest trochę bardziej skomplikowana zabawa. Te belki metalowe, one muszą trafić w te klipsy. Czyli najlepiej zacząć w zasadzie od odpięcia ich sobie. Potem te górne zatrzaski, one się wsuwają od dołu na klawisz. Czyli przy demontażu trzeba klawisz zsunąć w dół. A te cztery, one wskakują w te miejsce, czyli najwygodniej będzie najpierw odpiąć belkę, a potem wejść tutaj i po kolei wypinać te cztery dolne, a na koniec wsunąć klawisz. Przynajmniej w teorii tak to powinno wyglądać. Ok, tutaj jest troszeczkę łatwiej, bo on ma tylko dolną belkę i od niego chyba łatwiej jest zacząć. Czyli tą dolną poprzeczkę sobie wypinamy znowu z tych klipsów, a potem wchodzimy głębiej i wypinamy te dwa poprzeczne. Po prostu wchodzimy tutaj z jednej, z drugiej i na koniec po prostu od góry klawisz zsuwamy, a tu wchodzimy z jednej, z drugiej. Ok, teraz klawisze funkcyjne. Tu jest też trochę więcej zabawy, dlatego że one są w drugą stronę ułożone. Zaczynamy od lewej strony i wypinamy sobie go tutaj, w ten sposób. Wchodzimy, podważamy. Z drugiej strony ciężko go podważyć, bo mamy skrzydła, ale z tej strony też da się go wypiąć. A potem cały klawisz zsuwamy od strony prawej. Tu akurat on jest złożony w drugą stronę troszeczkę. O. Czyli tak. To są te zatrzaski wsuwane od prawej strony, a to są wklikiwane. Czyli wyklikujemy i potem zsuwamy. Tak, tu mamy strzałeczkę. Dwa klipsy są wpinane z prawej strony i tu jest zsuwany, czyli klawisz trzeba zsunąć do lewej strony po wypięciu tych pierwszych. Dobra, jedna uwaga odnośnie strzałek. Dolna wysuwa się na lewo, a górna na prawo. Te po prawej i po lewej też się wysuwają w lewo, czyli cała dolna linia w lewo, ale górny w prawo. Ok, i ostatni klawisz, jeżeli chodzi o Enter. Tak, tu mamy tą beleczkę. Ona się wpina w te dwa zatrzaski, czyli najlepiej od prawej strony wypiąć z nich. Potem mamy tu cztery zatrzaski, które wchodzą tutaj. I też na motylku musimy powchodzić gdzieś tu od boku i je powypinać. No a po wypięciu tych czterech po prostu klawisz zsuwamy z prawej do lewej strony. I po zawadach.